Witamy bardzo serdecznie. Choć w długi weekend duża część Polski odpoczywała, to akurat w kościele czas nie stoi w miejscu. 1 maja minęły już 2 lata od beatyfikacji Jana Pawła II i w tym roku był to szczególnie radosny dzień w rodzinnym mieście Karola Wojtyły. Zorganizowano tam wyjątkowy, bo wadowicki festiwal Jana Pawła II. Wadowicki rynek pełen ludzi, na scenie gwiazdy, a nad tym wszystkim Jan Paweł II, najważniejszy wadowiczanin. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. To dla swojego papieża przyszli tu nie tylko mieszkańcy rodzinnego miasta Ojca Świętego. Trzeba pamiętać o jego nauczaniu w życiu codziennym. Przekazywał bardzo ważne wartości. Jest autorytetem, takim godnym naśladowania. Jestem szczęśliwa, że jestem w miejscu dla nas związanym ze szczególnym człowiekiem, szczególną osobowością, miłością naszego życia. Tak jak papież Polak wędrował po całym świecie, by głosić dobrą nowinę, tak teraz śladami jego dzieciństwa podążają wierni z najdalszych zakątków świata. Wiemy, że świętujecie 2. rocznicę beatyfikacji. Dla nas wszystkich w Portugalii to też jest bardzo ważne. Płyty wadowickiego rynku, odnowionego specjalnie na 2. rocznicę beatyfikacji, to teraz mapa wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w domu rodzinnym naszego ukochanego papieża. Zawsze to jest pierwsze pytanie, w którym domu się urodził, żeby wskazać to miejsce, a gdzie chodził do szkoły. Wadowicki Festiwal Jana Pawła II to jeden ze sposobów nie tylko pielęgnowania pamięci o nim, ale pogłębiania wiedzy o błogosławionym. Oprócz tego, że był papieżem, był wielkim autorytetem, wielkim filozofem, wielkim nauczycielem, ale przecież był też poetą, był sportowcem. Uroczystości mają na celu uproszenie i wymodlenie kanonizacji Jana Pawła II. Festiwal to pokazy filmów o papieżu, koncerty, ale też konkursy plastyczne dla najmłodszych, którzy urodzili się już po odejściu Jana Pawła II. To go nie odróżniało, że był papieżem, tylko to, że był dobrym człowiekiem. Odkąd słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka. To są słowa, które są potrzebne każdemu człowiekowi, który jest kruchy i który gdzieś tam błądzi. Nie lękajcie się. Jan Paweł II w pewnym momencie życia odegrał bardzo wielką rolę. Kiedy staraliśmy się o naszą córcię Klarę, a nie było łatwo, i się stało. Wszyscy też mają wielką nadzieję, że Jan Paweł II zostanie kanonizowany jeszcze w tym roku i wtedy kolejny festiwal będzie dziękczynieniem za świętego. Choć dla wadowiczan jest nim od dawna.